Myślenie o naszej zbiorowości, o wspólnocie, o przyszłości zostało zdominowane przez technokratyczny dyskurs specjalistów, którzy wiedzą lepiej, a my nie wiemy. Że najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, to jakby narzucać, czy próbować, czy proponować to współzarządzanie w sposób nie liczący się z ludźmi, tak? Ja na przykład widziałam i widzę wciąż bardzo wiele projektów, które nawet wyrastają ze szlachetnych pobudek, ale nie liczą się z rzeczywistością, prawda? Czyli nie liczą się z tym, że część ludzi nie chce, część ludzi to nie obchodzi, część ludzi nie ma na to ochoty, część ludzi jest nieśmiała i takie jakby przymusowe narzucanie, że musimy teraz będziemy wszystko robić partycypacyjnie, prawda? Ani często władze samorządowe tego nie chcą, ani ludzie tego nie chcą i robimy coś, co jest niewiarygodnie długoterminowo niebezpieczne, bo właściwie zabijamy to współzarządzanie, robiąc to w sposób, który wyrządza więcej szkód niż pożytków. Więc chcę powiedzieć, że w pewnym sensie ta praca musi być pracą organiczną, powolutką, bardzo skromną, bardzo ograniczoną i zawsze niezwykle wrażliwą na kontekst społeczny. Ale chcę powiedzieć, zacząć od rzeczy niezwykle ważnej, związanej ze zmianą społeczną, która pozwala nam chyba lepiej zrozumieć, dlaczego ona się w Polsce nie udaje. Przecież ile było tych systemowych pomysłów. Nie chcę ich wymieniać, żeby nie narazić się nikomu z moich kolegów, ale było dużo wspaniałych takich pomysłów, że w ogóle zmienimy Polskę, zrobimy sieć X. Sieć Y i wszystko będzie fruwało i się ludzie włączą i włączymy ich cyfrowo i jeszcze ich w dodatku zaktywizujemy i tak dalej. No i Polska jest usłana, że tak się wyrażę, szczątkami nieudanych programów społecznych. Jak to się dzieje? Dlaczego jest tak, że ludzie są tacy oporni i tak trudno jest cokolwiek zmienić? I specyfiką naszej rzeczywistości, rzeczywistości ludzkiej, to co powiem jest bardzo oczywiste, jest to, że to jaka ta rzeczywistość jest, to zależy od tego, jak o niej myślimy i jak ją widzimy. Nawet jak sobie weźmiemy takie najbardziej formalne teorie socjologiczne czy ekonomiczne, na przykład teoria gier, to ona, to jądrem, istotą tej teorii jest powiedzenie, że nasze zachowanie zależy od założeń, jakie przyjmujemy odnośnie innych ludzi. Jeżeli przyjmujemy, że inni ludzie są egoistami kierującymi się własnym interesem, to kończymy w pułapce społecznej i wszystko to kończy się zupełnie tragicznie. Wszyscy wiemy o tym, że to, jak postępujemy, zależy od tego, jak definiujemy sytuację, jak definiujemy innych ludzi. Jeżeli uważamy, że ludzie są zasadniczo podstępni i wstrętni i naprawdę nie można im zaufać, to oczywiście kreujemy rzeczywistość, w której ludzie sobie nie ufają, bo jak każdy tak myśli, no to po prostu tak kończymy, tak, że każdy tuli swoją torebkę do piersi i boi się zasnąć w pociągu, bo z góry zakłada, że spotka go coś bardzo złego. Innymi słowy, z rzeczywistością społeczną to jest tak dziwnie, że ona jest właściwie kreowana zgodnie z naszym jej postrzeganiem, wizją, zrozumieniem, wiedzą i tak dalej, czyli że ona ma bardzo silny tak zwany współczynnik humanistyczny, czy też taki współczynnik intelektualny. To, co o sobie wiemy, to, co o sobie myślimy, to, co myślimy o naszych instytucjach, jest podstawowym impulsem, podstawową wytyczną sposobu naszego działania i działa na zasadzie samospełniającej się przepowiedni, tak? Czyli rzeczywistość jest taka, jak sądzimy, że jest, bo się tak zachowujemy. Tak, według takiej definicji, którą bardzo lubię, to foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób ciągłego doskonalenia współpracy międzyśrodowiskowej w celu budowania wspólnej wizji rozwojowej,
średnio bądź długookresowej, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie do wspólnych działań. To jest bardzo piękna definicja foresightu, która pokazuje, że to nie jest żadne przedsięwzięcie naukowe, że znowu każdy tam mówi, będzie tak, tylko że to jest kompletnie co innego, że to jest właśnie pewien proces o charakterze współpracy, współdziałania, w którym chodzi o bardzo szczególne rzeczy. Istota foresightu to jest 4K plus Z. I to 4K to jest komunikacja, koncentracja na przyszłości, koordynacja i konsensus, a Z to jest zaangażowanie. I to jest to, co robi foresight. I tak naprawdę najważniejsze dwa efekty foresightu to jest po pierwsze budowanie kultury kooperacji, budowanie kultury debaty, rozmowy, uzgadniania, budowania wspólnej wizji, ale po drugie to jest jednak kreowanie pewnego nawyku refleksyjności, myślenia o przyszłości, zastanawiania się nad swoim otoczeniem i zastanawiania się nad przyszłością. Co więcej, to społeczne odbywanie foresightu, czyli nie, że zapraszamy 40 profesorów albo nawet w metodzie delfickiej do wszystkich profesorów w Polsce, rozsyłamy ankietę i tam podsumowujemy wyniki, tylko to, że on jest robiony jako proces społeczny, powoduje, że wszystko jest powiedziane zrozumiałym językiem, prawda? To znaczy ludzie rozumieją, oni wiedzą, w czym uczestniczą, do czego to zmierza i co z tego wynika. I co więcej, ten proces pozwala zaakceptować i wejść w zmianę, nawet jeżeli nie jesteśmy za nią całym sercem. To też bardzo wyraźnie widać z różnych doświadczeń, bo przynajmniej rozumiem, dla kogo ona jest ważna i dlaczego jest ta zmiana ważna, i wtedy zamiast toczyć walkę z sąsiadami i innymi, mówię okej, prawda, ja w tym nie widzę dla siebie korzyści, ale akceptuję i rozumiem, że warto i że trzeba to zrobić, bo to jest ważne dla kogoś innego.